Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie międzynarodowe, które z pewnością zapewni nam mnóstwo emocji. No, ten arbiter zaliczany jest do takich surowych sędziów. W dodatku, niestety, jest bardzo drobiazgowy. Zaczynamy pierwsze 45 minut. Brazylijczycy zaczęli. Paulinho. Doskonale zagrał. Zdecydował się na strzał. No, gdyby nie on, byłby gol. Mamy rzut rożny. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Dobre dogranie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Poza boczną linią piłka. Będziemy mieli wrzut z autu. Paulinho. Udanie. Piłka w pole. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Gold. Cerero. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu z autu. Pienaar. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Brawo, ładnie podał. Czy to wykorzysta? Zablokowany strzał. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Mamy out. Za chwilę wznowienie gry. Pienaar. Marcelo. Paulinho. Przerzut piłki na skrzydło do Daniego Alvesa. Świetne przejęcie i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji. Gra przerwana, było zagranie ręką. Modise. Thiago Silva. Hulk. Ach, kapitalne podanie. Powstrzymani. Bela. No, bez wątpienia wiele obiecuje sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. Potrafi zbudować sytuacje bramkowe. Potrafi je wykorzystać, ale niestety zbyt mało pracuje na boisku. Paulinho. Kapitalne zagranie. No, musi być bramka. Nieudany strzał, za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Za moment wznowienie gry przez bramkarza. Paulinho. Podanie. Udane podanie. Dobrze, ładnie odebrał.
Ach, ładnie tam chciał dograć, ale rywale byli szybsi. Serrero. Ładnie dograł. No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Czas na przerwę. Sędzia zakończył pierwszą połowę. Mamy remis po pierwszej połowie i ciężko jest wskazać faworyta przed drugą. Obie drużyny wprawdzie stworzyły sporo okazji, ale zabrakło skuteczności. Sędziowie czasem przerywają takie akcje gwizdkiem. I psują widowisko, ale tutaj mieliśmy przywilej korzyści. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Bela. Tracą piłkę. No i przejęli w ostatniej chwili. Marcelo. Znakomita sytuacja! Spalony! Szkoda tej szansy. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. No i strata piłki. Ależ walka o piłkę. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Serrero. Strata i przy piłce rywale. David Luiz. Marcelo. Thiago Silva. Fatalnie zagrał i będzie out dla rywali. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Luiz Gustavo. Marcelo. Szansa! Czy to wykorzysta? Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Wciąż remisowo, czasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Gold. Bela. Ładna akcja! Bela! Ależ piękna bramka! Co za niespodzianka! Popatrzmy! Prowadzą w tym spotkaniu! To brzmi niewiarygodnie, wygląda tym bardziej niewiarygodnie. Wszyscy są zaskoczeni, ale udało im się strzelić bramkę. Ślicznie przymierzył bramkarz, mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Ładne podanie. Ależ znakomicie zgrał w pole karne. Piłka zatrzymana przez rywala i wybita. Ach, szkoda! Serrero. Bela. Serrero. Wkrótce spotkanie dobiegnie końca. Zawodnicy czują presję czasu. Dobrze podał. Czy to wykorzysta? To może być decydująca akcja w tym meczu. Spójrzmy. Ależ dramat w końcówce. Sędzia wskazuje, że będzie karny. Miała decyzja trenera, podwójna zmiana.
Nie dość, że skutecznie, to pewnie wykonał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że on musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. João. Luis Gustavo. Felipe Melo. Piłka trafia w arbitra. Marcelo. Felipe Melo. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Robi się niebezpiecznie. I głową wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Ależ akcja! Czy to wykorzysta? Przy tym rzucie rożnym nawet bramkarz chce wesprzeć swój zespół. Zawędrował na pole karne rywali. Obrona wybija, będzie rzut rożny. Aby utrzymać prowadzenie, potrzeba nowych sił na boisku, stąd ta zmiana. Łówkuje! Zmarnowali ten rzut rożny, drużyna przeciw. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Ale zaskakujący rezultat. Nie byli faworytami. Na przekór wszystkim udało się im dzisiaj zwyciężyć. Dziś już się z Państwem żegnamy. Za uwagę dziękują bardzo Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.